Dzień dobry, nocy o północy. Jest film na kanale Off-Grid i Turbina o tytule Biogaz jako alternatywa off-grid, trwający 67 sekund o dwóch stojących z zbiornika otynkowanych hydroforowych pojemności 150-200 litrów. Na magazyn biogazu będzie przeznaczony zbiornik leżący 100 litrów. A teraz czas na intro, w którym w obrazkowy sposób pokazuje etapy powstawania biogazu. Oba zbiorniki połączyć od góry, to będzie wylot biogazu. Korzystając z prawa naczyń połączonych, należy połączyć oba zbiorniki tak, aby wylot płynnego substratu był trochę wyżej niż lustro wody w zbiornikach, a wylot tej rury jak najniżej, tak aby przy załadunku substratu się mógł wymieszać. Następnie ze zbiornika numer 1 do zbiornika numer 2 musi iść linia, które je połączy tak, aby substrat miał możliwość częściowo się wygazować od góry. W każdym zbiorniku może być zawór do opróżnienia go. Wylot powinien znajdować się na wysokości wlotu lub trochę niżej, ale wyżej niż lustro wody zbiornika. Ciśnienie gazu, które będzie wewnątrz, będzie powodować, że przepracowany substrat, który stanie się lżejszy, będzie przepływał przez rurę odpływową. Należy także zwrócić uwagę na cztery podstawowe kwestie. 1. Brak dostępu powietrza. Fermentatory, jak i zbiorniki biogazu powinny być stworzone z materiałów, które są odporne na korozję i ziarnko wody. 2. Powinien pH, którego wartość w przypadku stabilnej fermentacji powinna wynosić od 6,8 do 7,5. 3. Odpowiednie temperatury fermentacji metanowej odpadów odbywa się w stałych temperaturach 30 do 40 stopni dla bakterii metanogennych mezofilnych. 4. Oczyszczenie biogazu poprzez płuczki i filtry węglowe. Dziękuję za dzisiaj. Ten krótki film powinien zarysować obraz tworzenia prostych bioreaktorów. Zachęcam do komentowania. Następny film będzie omówienie Mike Duke z Irlandii.